Nagrywam ten film z tego powodu, że mam do przekazania parę rzeczy, których może sobie jeszcze nie uświadomiłeś. Mam do przekazania parę rzeczy, na które może jeszcze nie wpadłeś. Przekażę w tym filmie coś więcej na temat rytuałów. I przy okazji przekażę coś więcej na temat życia ogólnie. Jeżeli rozumiesz, jak działają rytuały, na czym polegają, jak je tworzyć, to będziesz w stanie tworzyć własne rytuały, które będą efektywne i będą rzeczywiście działały. Będziesz w stanie wykonywać te rytuały z taką większą pewnością i to sprawi, że twoje rytuały będą działały dużo, dużo mocniej. Bo rytuały mają ogromną moc. Rytuał jest w stanie odblokować dosłownie w tobie nowe możliwości. Jest w stanie odblokować nowe myślenie, nowy sposób myślenia. Otworzyć cię na coś nowego, na nowe pomysły. Rytuał jest w stanie ściągnąć blokady, które masz wewnątrz siebie. Czasami masz opór do zrobienia pewnych rzeczy. Pewne rzeczy, które są dobre dla ciebie i masz opór, nie chce ci się, nie możesz, trudno ci. Jest taki opór wewnątrz, takie blokady masz. Poprzez rytuał możesz ściągnąć te blokady. Rytuał jest w stanie przenieść cię na wyższy stan świadomości. Rytuał może ci pomóc osiągnąć fajniejszą energię, wyższe wibracje, fajniejszy stan. A stan i twoja energia to jest wszystko. To jest najważniejsza rzecz w życiu. To, jaką energię masz. To daje 99,99999% efektów w życiu. Bo nie chodzi o to, co dokładnie zrobisz, chodzi o to, z jaką energią robisz rzeczy. To daje najwięcej efektów. Twoja energia, twój stan. Teraz, zanim rozpocznę ten film o rytuałach, najpierw zdradzę ci sekret. Ok? Jeżeli się rozwijasz, a prawdopodobnie się rozwijasz, skoro oglądasz ten film, to pracujesz nad sobą, nie? Wkładasz pracę w siebie, robisz dużo różnych takich dobrych rzeczy, zdrowych dla ciebie. Nie tak, że siedzisz i robisz jakieś afirmacje, tylko wkładasz pracę, robisz rzeczy czasami trudne. Pracujesz nad sobą rzeczywiście. Masz fajne rytuały, masz fajne nawyki, tworzysz sobie fajne nawyki, szukasz nowych fajnych nawyków, które ci pomogą. Pracujesz nad sobą. Jeżeli to robisz i robisz to dobrze i wkładasz w to dużo energii, to zauważasz, że twoje wibracje, twój stan, twoja energia się trochę podnosi. I czasami dochodzisz do punktów, gdzie jest dość wysoko twoja energia. I zaczynasz zauważać, że gdy się podniesie twoja energia, gdy wchodzisz w taki fajniejszy stan ogólny, to twoja percepcja trochę się zmienia. Zaczynasz postrzegać siebie powoli, zaczynasz postrzegać siebie jako osobę z taką ogromną wartością. Uważasz, że zasługujesz na sporo dobrych rzeczy. Zaczynasz dosłownie uważać, wiedzieć, że zasługujesz na dużo więcej. Zaczynasz oczekiwać od ludzi jakiś wyższy poziom. Twoja poprzeczka jest wysoko i oczekujesz, że ludzie się będą zachowywali na poziomie. Oczekujesz tego i prawie wymagasz tego od ludzi. Twój wzrok się podnosi trochę i zaczynasz patrzeć się trochę wyżej. Patrzysz się na ludzi na wyższym poziomie. I zaczynasz postrzegać siebie jako osobę, która zasługuje na osobę na wyższym poziomie. Zasługuje na tą osobę. Nie, to jest oczywiste, że ja zasługuję na tą osobę. Nie tak jak dawniej. Nie. Zaczyna być to oczywiste dla ciebie, że taka osoba jest dobra dla ciebie na wysokim poziomie. I patrzysz się na osoby na wyższym poziomie. Patrzysz się na rzeczy, na wydarzenia, na zajęcia na wyższym poziomie i angażujesz się w to i wchodzisz w interakcję w te rzeczy na wyższym poziomie i kręcisz się wokół tego i twoje myślenie kręci się wokół tego I przyciągasz więcej takich rzeczy i żyjesz zgodnie z tym. I tworzysz sobie fajniejsze życie. Ale od czasu do czasu dostaniesz cios. Jakaś twoja trauma wycieknie. I to jest potrzebne, bo nie możesz być na bardzo wysokim poziomie. Nie możesz wzrastać i wchodzić na wyższe i wyższe poziomy, na wyższe stany z taką energią wewnątrz ciebie, że boisz się panicznie pewnych emocji, pewnych rzeczy nie możesz poczuć, to jest straszne i boisz się czegoś. Nie możesz być na bardzo wysokim poziomie z pewnymi traumami. Muszą one wyjść, musisz się oczyścić. Więc od czasu do czasu wzrastasz i dostajesz cios. Coś się dzieje, ktoś coś powiedział, znalazłeś się w pewnej sytuacji, jest porażka, jest 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. porażka. Pod rząd! Dużo porażek, coś ci nie wychodzi, widzisz tą swoją słabość, widzisz, że masz traumę, widzisz, że się boisz, widzisz, że stchórzyłeś w pewnej sytuacji, widzisz, że nie masz siły, żeby poradzić sobie z pewną sytuacją. I powoli twój stan spada. I twoja percepcja powoli się zmienia, gdy wchodzisz w ten inny stan. I zaczynasz teraz mówić inne rzeczy i wierzyć w nie. Zaczynasz mówić. Wiesz co, ja nie zasługuję na taki wysoki poziom. Wygłupiałem się. Udawałem, że zasługuję na takich ludzi, na takie rzeczy. To było udawane. Wkręcałem sobie takie rzeczy. Tak naprawdę, popatrz, ja mam wady, mam problemy, jestem słaby, nie radzę sobie. Schodzisz w taki gorszy stan i twoja percepcja się zmienia i wciągasz się w to i coraz bardziej zaczynasz zauważać rzeczy, które nie są fajne w tobie. Zauważać wady. Patrzysz się w lustro i nagle zaczynasz zauważać, że udawałem, że tej wady nie ma, ale mam tą wadę. Nie jestem taki przystojny albo nie jestem taka ładna tak naprawdę. Popatrz, mam tą wadę tu, tą wadę tu, tą wadę tu. Jestem słaby, nie radzę sobie z tym. Nie zasługuję na ludzi na wysokim poziomie. Twój wzrok zaczyna spadać. Patrzysz się trochę niżej teraz. Nie patrzysz się wysoko tam na tych ludzi, na te rzeczy, na wyższym poziomie. Patrzysz się trochę niżej. I zaczynasz wierzyć, że nie masz sporo wartości. Jesteś słaby. I mówisz, to, że zasługuję na dużo fajnych rzeczy i na te osoby, i na te wielkie, fajne rzeczy, to są bajki. Wkręcałem sobie. To nie jest prawdziwe. Jeżeli powiesz tak, że to są bajki, to musisz powiedzieć, i to jest ten mały sekret, musisz powiedzieć, że to, gdzie się znajdujesz teraz, jak postrzegasz świat w tym stanie, to też jest bajka. Bo to jest też stan. Tamto jest stan, to też jest stan. Więc to też musi być bajka. To też jest przefiltrowane przez ten mój stan. Jeżeli powiesz, nie, to jest prawdziwe. Ja naprawdę jestem słabszy. I mam naprawdę wady i słabości. I nie radzę sobie. Jeżeli powiesz, to jest prawda, to musisz powiedzieć, że ten świat, w którym się znajdowałeś wcześniej, gdzie wszystko było fajniejsze i zasługiwałeś na więcej, to też musiało być prawdą. Bo to też jest stan, to też jest stan. To wyżej jest stan, to niżej jest stan. A stany bazują na doświadczeniach. Po prostu, jak weszłeś w ten gorszy stan, to tutaj ten stan gorszy, w którym się znajdujesz, że nie zasługujesz, że jesteś słaby, to bazuje na mocnych doświadczeniach z mocnym ładunkiem emocjonalnym. Są jakieś traumy powiązane z tym. Może w dzieciństwie doświadczyłeś pewne porażki, pewne rzeczy takie traumatyczne. Przytrafiło ci się dużo niefajnych rzeczy i nie miałeś na to wpływu. Nie mogłeś stworzyć sobie warunków. Jak się urodziłeś, to urodziłeś się w tym miejscu, przytrafiło ci się to, znalazłeś się w tej sytuacji. Nie miałeś na to wpływu za bardzo. I te doświadczenia z dzieciństwa ukształtowały pewien stan. Na bazie tych doświadczeń, że była to porażka, że wystraszyłem się, że przeraziło mnie to, że nie radzę sobie z tymi emocjami. Na bazie tego czujesz się gorszy. Teraz, gdy budujesz się do wyższego stanu, to budujesz doświadczenia, które pomogą ci odblokować wyższy stan. Czyli pracujesz nad sobą, robisz te rzeczy, które demonstrują odwagę, robisz te rzeczy, które symbolizują odwagę, determinację, wytwarzasz sobie różne fajne doświadczenia, robisz rzeczy, które są taką wygraną, że udało się to, robisz takie rzeczy, wytrwałość i jedziesz dalej i budujesz doświadczenia, na których będzie mógł bazować wyższy stan. Sam to budujesz. A ten niższy stan to był zbudowany za ciebie. Te doświadczenia to są rzeczy, które ci się przytrafiły i nie miałeś na to wpływu. I na tym polega bycie dorosłym, że ty tworzysz teraz. Ty sam tworzysz. Wiele razy musisz, gdy spadniesz, zderzyć się z tą traumą. Jak? Potrzebujesz czasami, gdy wycieknie jakaś trauma i zobaczysz, że była porażka i boisz się i nie radzisz sobie, jest trudno i czujesz negatywne emocje i nie radzisz sobie z tymi emocjami porażki. Jak wyciekną pewne bardzo negatywne emocje na bazie pewnych rzeczy, które się przytrafiły, to bardzo ważne jest to, żebyś miał parę dni może, żeby poczuć to, żeby to mogło przejść przez ciebie, żebyś stał się osobą, przez którą potrafi to przechodzić, a nie panicznie boisz się i mówisz, nie radzę sobie z takimi emocjami. Nie możesz być na tym wysokim poziomie, jeżeli jesteś osobą, która nie radzę sobie. Nie. Jak kopną te traumy, to potrzebujesz parę dni, czasami może się wypłakać, pozwolić, żeby wyszły te emocje, posiedzieć parę dni może w takim stanie, gdzie jesteś taki osłabiony i wszystko się kisi wewnątrz i przetwarzasz to i czujesz te emocje. Musisz mieć tą odwagę, żeby poczuć. Później, następny krok, gdy poczujesz i się trochę przyzwyczaisz, później zaczynasz widzieć, na czym polega ta trauma, dlaczego się boję, skąd pochodzi ta trauma? Jak intensywne są te emocje? No, są takie intensywne. Takie rzeczy triggerują to moją traumę. Okej, zbierasz informacje i mówisz, okej, jak mogę teraz zbudować więcej siły, żeby mimo tego, że czuję te negatywne emocje, mimo tego, że czuję tą porażkę, mimo tego będę wracał do tych fajnych nawyków i będę wykonywał te fajne nawyki i będę wykonywał te fajne, zdrowe, dobre rzeczy rozwojowe i będę pracował nad sobą. Mimo tego nie mam siły? Jak mogę zbudować siłę? Jak mogę stworzyć taki zapas siły? Co mogę zrobić, żeby zwiększyć tą swoją siłę? I kombinujesz. I powoli zaczynasz podejmować decyzje i wracasz znowu do pracy z tego spadku i mówisz, okej, nawet jak się czuję niezbyt fajnie, oswoiłem się trochę, potrafię to czuć, teraz wrócę i będę podejmował znowu te dobre decyzje, jeszcze lepsze nawyki, fajne rytuały, będę działał, będę tworzył fajne doświadczenia, na których będzie mógł bazować fajny stan. Teraz czasami będziesz uparty i powiesz nie. Czasami stan negatywny wciągnie cię tak bardzo, że wierzysz w to i mówisz mi na przykład, mam dowody, które potwierdzają to, że jestem słaby, są dowody, pokażę ci dowody, popatrz, w lustrze stoisz i mówisz, mam tą wadę, tu nie radzę sobie, nie mam siły, nie mogę znaleźć sposobu, nie mogę znaleźć rozwiązania. Widzisz, to są dowody, potwierdzają to, że ja jestem tą osobą, która jest słaba. Zdradzę ci kolejny sekret. Jeżeli będziesz wracał i budował się do wyższych stanów, i wracał i budował się do wyższych stanów, i wracał do tych fajnych nawyków, i wkładał tą pracę, i budował więcej, i tworzył więcej doświadczeń, na których może bazować stabilnie ten wyższy stan, wyleczysz traumy. Jeżeli włożysz więcej pracy i wystabilizujesz się na trochę dłużej w tym wyższym stanie, to też będziesz znajdował dowody, które będą ci potwierdzały, że jesteś niesamowity, że radzisz sobie, że jesteś super, że zasługujesz na sporo, że masz ogromną wartość. Jak wyjdziesz w ten wyższy stan i będziesz tam dłużej, się wystabilizujesz i włożysz więcej energii w ten stan, to dosłownie będziesz widział w lustrze, będziesz widział sytuację i będziesz widział dowody, które ci potwierdzają, że jesteś super. Więc, gdy spadniesz, nie fazuj się tym za bardzo, bo to nie jest prawdziwe. Jak spadniesz i tak widzisz, jestem słaby, nie zasługuję, to nie jest prawdziwe. To jest stan, to jest po prostu stan. To nie jesteś ty, to jest stan. Ty jesteś twórcą, ty możesz stworzyć jakiś stan. Po prostu czasami wymaga to energii. To jest życie. Trzeba effort. Wydać trochę. Teraz, żebyś pomógł sobie osiągać częściej, przebywać częściej i łatwiej w wyższych stanach, utrzymywać wyższe stany na dłużej i stabilizować się w wyższych stanach, w fajniejszych stanach, które przyniosą ci fajniejsze efekty. W tym pomogą ci wyjątkowo rytuały. Teraz, co to jest rytuał? Prostymi słowami, rytuał to jest symboliczne działanie. Ok? Po prostu. Albo sekwencja symbolicznych działań, które są w stanie przekonać twój mózg, że będzie coś, że będziesz się czuł dobrze, że będzie fajnie, że będzie ci się dobrze pracowało, że coś będzie, że będziesz się czuł świetnie, że będziesz w fajnym stanie. Sekwencja symbolicznych działań, które pomagają ci osiągnąć pewien stan. Przez to, że tymi działaniami przekonujesz swój mózg, że tak będziesz się czuł. Rytuały to jest symbolika, a symbolika jest z nami ludźmi od początku czasów. Używamy symbole. Jak ja mówię teraz i wydaję te dźwięki buzią, to są symbole. Mamy język, nie? Litery, słowa, to są symbole. I te dźwięki, które symbolizują te litery. Umówiliśmy się, że ten dźwięk i te symbole napisane na kartce symbolizują tą rzecz. Umówiliśmy się i to nam pomaga w komunikacji w niesamowity sposób. To jest niesamowita technologia. Język, ogólnie język, to jest niesamowita technologia. Pomaga nam bardzo. I wiele razy, niewiele razy, zawsze twoje działania, takie niby banalne rzeczy, które robisz, są też rytuałami. I czasami nie zauważasz, co symbolizują nawet. I co aktywują w tobie. Nie zauważasz. Czasami wybierasz w pewnym momencie zająć się szybką przyjemnością, która wiesz, że ci zaszkodzi później. I robisz to regularnie. To w danym momencie to może symbolizuje, że masz ochotę teraz na to. Tak na powierzchni. A gdzieś głębiej to symbolizuje w twojej psychice. Symbolizuje to, że nie interesuje cię tak bardzo szczęście w życiu, prawdziwe szczęście, bycie na fajnym poziomie, tylko bardziej cię interesuje mniej szczęścia, nieszczęście może, ale jakieś szybkie przyjemności. Bo głosujesz i stawiasz na to i wybierasz to. I gdzieś pod powierzchnią w twojej psychice wzmacnia się ten stan, że ty jesteś tą osobą, która wybiera szybkie przyjemności i nie będzie szczęśliwa i nie wkłada w to energii. Gdzieś w tobie się aktywuje to. Gdzieś pod powierzchnią stajesz się tą osobą poprzez tą decyzję. I nie zauważasz tego, w co inwestujesz, co symbolizuje to twoje działanie. Czasami skłamiesz. I skłamiesz tak niefajnie, nie? Bo są też te kłamstwa, takie białe kłamstwa, że praktycznie to nie jest nic takiego i to jest dla dobra praktycznie zrobione. Ale czasami kłamiesz tak niefajnie, nie? Tak kłamiesz i nie powinieneś kłamać i wiesz, że nie powinieneś i kłamiesz. To wytłumaczysz sobie, że to symbolizuje, że nie radzę sobie w tej sytuacji i tak będzie lepiej, coś tam. Ale gdzieś głęboko pod powierzchnią to symbolizuje, że jesteś słaby. I wibracja, energia w tobie, odblokowuje się w tobie energia, wzmacnia się albo utrzymuje się energia, że jesteś słaby. Jeżeli wyrażasz się w taki sposób i mówisz ludziom rzeczy w taki szybki sposób i bez uwagi, bez detalów, opisujesz rzeczy w taki niedokładny sposób, tak byle jak, szybko, jak komunikujesz się tak i używasz taki język, taki byle jaki, niewyraźnie, nie czysto, nieklarownie, to może dla ciebie symbolizuje na powierzchni, że spieszę się albo coś takiego. A gdzieś pod powierzchnią, gdzieś głęboko w tobie otwiera się, odblokowywuje się, odblokowuje się. Wibracja albo wzmacnia się wibracja i stan, że masz problemy z organizacją. I będziesz miał problemy z organizacją, bo jak opisujesz rzeczy tak niedokładnie, niewyraźnie, to jak myślisz, że twój mózg później będzie się komunikował ze sobą? Jak zaznaczasz pewne informacje, zaznaczasz pewne wydarzenia w taki niedokładny sposób, nie wiadomo co się wydarzyło, nie wiesz, dopisujesz sobie nowe rzeczy jakieś, bo nie pamiętasz. Jak robisz tak byle jak, to w twoim mózgu znajduje się później tak byle jak te informacje. Jak jest komunikacja w twoim mózgu, że chce połączyć to z tym i ma w bazie danych taką pamięć i takie rzeczy, to dociera do tych punktów, gdzie opisywałeś coś tak dziwnie, niefajnie i tak, co tam się stało? I tak nie ma fajnej komunikacji w twoim mózgu. Tak? I masz prawdopodobnie problemy z organizacją. Albo nadmierna organizacja, taka przesadzona, czasami toksyczna, albo brak organizacji całkowicie. Czasami poczujesz coś i tak jest ci niewygodnie. Wyciągasz telefon i wchodzisz w jakąś aplikację. To może symbolizuje dla ciebie, że masz ochotę wejść w tą aplikację teraz. A gdzieś głębiej, pod powierzchnią aktywuje się, odblokowuje się taki stan, że wzmacnia się taki stan w tobie, że gdy czujesz jakieś niefajne emocje, to uciekasz. Nie radzisz sobie. Nie masz siły, jesteś za słaby, żeby poradzić sobie z pewnymi emocjami, żeby poczuć coś, żeby pomyśleć o czymś. Nie radzisz sobie i uciekasz. I uciekasz w coś, co nie jest aż tak dobre dla twojego mózgu. Może wchodzisz w jakąś aplikację, która tak pruje twój mózg. I to działanie symbolizuje i aktywuje coś w tobie. Jeżeli nie trzymasz się swojego słowa, powiesz komuś, jeżeli to zrobisz jeszcze raz, to wyjdę na przykład. Jeżeli to powiedziałeś, to po co to powiedziałeś? Jeżeli ta osoba zrobi to jeszcze raz i ty nie wychodzisz i siedzisz, to symbolizuje wewnątrz ciebie gdzieś głęboko w tobie, aktywuje się. To działanie symbolizuje to, że nie ufasz sobie. Twoje słowo nie ma znaczenia. Jak powiesz coś, to nie jest to ważne nawet. Teraz. Dobrze jest być ostrożnym, gdy robisz rzeczy, bo one mogą symbolizować coś, czego nie widzisz na powierzchni. Powiem ci, użyję dźwięki. Przynieś mi białe krzesło z kuchni. Wydałem dźwięki i pewne symbole, które wskazują na pewne działanie konkretne. Pójdziesz do kuchni, weźmiesz białe krzesło i przyniesiesz. To może te dźwięki symbolizują to, ale przy okazji pod powierzchnią mogą symbolizować takie rzeczy jak troszczę się o jakąś osobę tutaj, która stoi i chcę, żeby sobie siadła na tym białym krześle. Teraz. Dobrze jest być ostrożnym i zauważać, jak robisz rzeczy, co one mogą symbolizować w tobie. Teraz. To, co nas interesuje w rytuałach, to jest to, że rytuały wiele razy to jest jedyny sposób, żebyśmy mieli dostęp do tego czegoś więcej. Do energii, do stanu, do siły, do wewnętrznej siły, do duszy. Jak chcesz to nazwać? Bo pewne rzeczy są nienamacalne. Nie możesz je zobaczyć, chwycić. Czujemy je, wyczuwamy je, ale nie możemy je tak chwycić i zbadać gdzieś w laboratorium, nie? Miłość. Powiem ci, kocham cię. I zacznę działać w taki sposób, żeby symbolizować tą moją miłość dla ciebie. Zrobię tą rzecz dla ciebie, tu w tej sytuacji zachowam się tak. I to wszystko symbolizuje tą moją miłość. I to jest jedyny sposób, żeby ci przekazać to, co czuję. Bo nie mogę ci to tak bezpośrednio przekazać. Jeżeli jest jakaś osoba, która jest genialna w swojej pracy, nie? W twojej dziedzinie, czy jesteś sportowcem, naukowcem, cokolwiek, w twojej dziedzinie jest pewna osoba, która jest genialna i potrafi wykonywać tą pracę, którą ty wykonujesz na niesamowicie genialnym poziomie. Robi rzeczy, siadają, przypadkowo znajduje się zawsze w tym odpowiednim momencie, ma szczęście więcej razy, siadają te rzeczy, które robi, wychodzą fajnie i patrzysz się na tą osobę i mówisz, Boże, jak ona to robi, jak ta osoba to robi, jak jest taka genialna. To jest energia, którą osiągnęła ta osoba. Ta osoba, jeżeli ci powie dokładnie, co robi, powie ci, robię to i będziesz wykonywał te instrukcje, to nie będzie działało tak samo, jak u tej osobie. Jeżeli zapytasz się, Jak to robisz? Jak sprawiasz, że znajdujesz się w tym odpowiednim momencie? Jak to robisz, że masz szczęście i znajdujesz się w tym momencie, w tym punkcie i siada ta rzecz i powiesz tą rzecz w odpowiednim momencie i masz to wyczucie? Jak to robisz? Jeżeli ta osoba będzie chciała ci przekazać tą energię, to będzie musiała użyć symbole, jakieś metafory. I metafory i symbole są od początku czasu z nami. Religie, Bóg, duchowość, to wszystko jest z symbolami powiązane. Bo tylko poprzez symbole możemy mieć jakiś kontakt z tym. Bo czujemy rzeczy, wyczuwamy rzeczy, ale nie możemy iść tam bezpośrednio, nie możemy tego chwycić i zbadać. Używamy różne symbole. Szamani mają rytuały różne. Ludzie od początku czasu w religiach używają rytuały, bo one symbolizują, wskazują na coś. Teraz, rytuał może być coś prostego, co odblokowuje coś w tobie. Na przykład budzisz się rano i masz pewną sekwencję rzeczy, które robisz i dzięki temu odblokowuje się w tobie takie uczucie, że teraz będę mógł fajnie pracować, teraz będzie mi się fajnie pracowało. Jeżeli nie zrobisz, nie wykonasz tej sekwencji tych rzeczy, które zazwyczaj robisz, to zauważasz, że jak zbliża się czas na pracę na przykład, to mówisz, że coś brakuje, nie jestem w tym fajnym stanie do pracy. I mówisz sobie, mówisz sobie, muszę wykonać te rzeczy tą kolejnością, bo w ten sposób jest takie połączenie. To jest taki rytuał, który odblokowuje, stworzyło się takie połączenie. Ten stan pracy, w takiej fajnej pracy jest połączony z tym rytuałem. I gdy wykonujesz ten rytuał, tą sekwencję rzeczy, które robisz, budzisz się rano, robisz tą medytację, pijesz tą kawę, robisz tą rzecz, później tą rzecz, później tą rzecz. I ta sekwencja jest powiązana z tym, że teraz jest czas na pracę i teraz jestem gotowy do pracy i osiągasz łatwo, może łatwiej, ten stan, ten tryb pracy. I teraz będzie się dobrze pracowało. Rytuał to może być coś takiego prostego. Rytuał może być tak mocny, że możecie zaznaczyć na całe życie. Przykład. Jeżeli jest rytuał, w którym bierze udział bardzo, bardzo dużo ludzi, rytuał, który składa się z wielu elementów, wielu różnych rzeczy, wielu różnych działań, różnych ludzi, taki rytuał może mieć ogromną moc i może zaznaczyć człowieka na zawsze. Przykład. Powiedzmy, że jest takie plemię. Dawno, dawno temu, gdzieś w dżungli, przed Jezusem, dawno temu. W dżungli jest jakieś takie plemię i to plemię ma takie rytuały swoje. I ci ludzie w tej wiosce, w dżungli mają taki rytuał, że dziecko, mężczyzna, chłopak, gdy ma 12 lat, przechodzi przez pewien rytuał, dzięki któremu staje się mężczyzną. I ten rytuał polega na tym, że przez parę miesięcy przed tym rytuałem przygotowują to dziecko i praktycznie mówią temu dziecku: za parę miesięcy będziesz miał 12 lat i będzie rytuał, dzięki któremu staniesz się mężczyzną. I wiesz, co będziesz musiał zrobić? Będziesz musiał pokonać prawdziwego potwora. Będziesz musiał ty sam pokonać prawdziwego potwora. Ale spokojnie. Twój tata to robił, twój dziadek to robił, wszyscy to robili. Pokonasz potwora i mamy sposób na to. Stworzymy ci specjalną broń. Taki kij jakiś specjalny, specjalnym kamieniem, który sprawi, że pokonasz potwora. Stworzymy ci takie specjalne ubranie, które ubierzesz. Będziesz pił te zioła i te korzenie przez parę miesięcy, zwiększą twoją witalność i dzięki temu pokonasz potwora. I są przygotowania w tej wiosce na ten wielki rytuał, gdzie ten chłopak stanie się mężczyzną. I ten chłopak trenuje może agresję, jak odstraszyć tego potwora. I mężczyźni w wiosce uczą go, jak odstraszyć potwora, jak włączyć taką agresję i odepchnąć potwora, gdy przyjdzie, gdy będzie z nim walczył, gdy będzie walczył z potworem, żeby nauczył się odstraszać tego potwora. I trenują może jakieś ruchy, walki czy coś. Przygotowują to dziecko i to dziecko jest wciągnięte w pewną rzeczywistość, gdzie dużo ludzi w tym bierze udział i to jest tak, to będzie się działo. To nie jest tak, że ludzie się śmieją i wygłupiają. Każdy jest zaangażowany w tym rytuale i wszyscy z taką pewnością, z taką powagą biorą w tym udział i tak to będzie się działo. Będziesz musiał pokonać potwora i to będzie się działo. I są wszystkie te przygotowania i szykują to dziecko psychologicznie i przygotowują to dziecko tak, żeby był w miarę Trzeźwy, gdy zobaczy potwora, mówią mu, że zobaczysz coś, co może cię wystraszyć bardzo. Pamiętaj, w tej sytuacji, gdy się wystraszysz bardzo, musisz przekrzyczeć tego potwora, później wyciągnąć swoją broń, podejść i zaatakować, cofnąć się trochę. Uczą to dziecko, nie? Przygotowują. Pewnego wieczoru, pewnej nocy budzą to dziecko nagle i mówią, przyszedł czas. Potwór przyszedł trochę wcześniej. Idź do jakiegoś szamana. Idzie to dziecko do tego szamana. Ten szaman daje mu tą broń specjalną. Ludzie w tej wiosce są, wszyscy się obudzili, zapalili ognie i śpiewają różne mantry. Jest taka atmosfera, taka wibracja od tego śpiewania. Ognie zapalone. Ubierają to dziecko w takie specjalne ubranie, dają mu tą broń, dają mu specjalny napój do wypicia. Mężczyźni stają przed nim, robią taki krzyk, żeby wzmocnić taką agresją to dziecko, że taka agresja pomoże ci. I to dziecko też krzyczy. Prowadzą to dziecko powoli do takiego punktu, gdzie zaczyna się las i jest ciemno i wszyscy czekają i śpiewają pewne mantry. I nagle słychać w lesie, jak coś się zbliża. Jeden z tych ludzi tej wioski, najwyższy, przebrał się w takie bardzo dziwne coś, co wygląda jak potwór. Dopracowane, dobrze zrobione, wydaje dziwne dźwięki ten człowiek. Jest ukryty w lesie i powoli się zbliża i wydaje takie dziwne dźwięki. Jest przebrany, jest wysoki, jest przebrany w takiego potwora i zbliża się. To dziecko patrzy się w ten las, w tą ciemność, słyszy te dźwięki i oczekuje. I wszyscy z taką pewnością. Jest taka faza, że teraz pokonasz potwora, nie? I zbliża się. I to dziecko doświadcza coś traumatycznego, tak? Pojawia się coś wysokiego i wygląda jak potwór. I to dziecko nigdy nie widziało czegoś takiego. I to może być traumatyczne, nie? Ale to dziecko ma narzędzie, jest przygotowane. Więc krzyczy na tego potwora. Odstrasza tego potwora. Ten potwór się zbliża, wyciąga broń, uderza w niego. Ten potwór się cofa, znowu się zbliża, uderza w niego znowu. Krzyczy na niego. Ten potwór go chwyta, to dziecko krzyczy i wyrywa się. Uderza go jeszcze raz. Ta osoba, która jest przebrana, ma instrukcję i ma wystraszyć to dziecko, ale nie przesadzić, więc wycofuje się w pewnym momencie. To dziecko jak przekrzyczy i uderzy ileś tam razy tego potwora, to ten potwór odchodzi powoli i wchodzi z powrotem w las. I to dziecko teraz, poprzez to doświadczenie, które było bardzo poważne dla tego dziecka, to było prawdziwe. Później się dowie, że to nie była prawda, ale teraz to doświadczenie było prawdziwe. I to dziecko zostało zaznaczone na całe życie. Jak? Doświadczyło okropny strach, przerażenie. Doświadczyło coś traumatycznego i przerażającego. I to dziecko przeszło przez to i pokonało to. My, ty i ja, mieliśmy traumę i nie pokonaliśmy swojego strachu. Nie ogarnialiśmy, przeraziło nas coś i nasz organizm po prostu zamknął wszystkie te emocje, odrzucił gdzieś w podświadomość na później. To dziecko doświadczyło to przerażenie i pokonało to przerażenie. I to dziecko w psychice wewnątrz zostało zaznaczone tak emocjonalnie, że ta energia strachu, ten strach, to przerażenie, to traumatyczne coś, to co przeraża, to co sprawia, że zamarzasz, to jest coś, co on pokonał. Te emocje wewnątrz siebie pokonał, ten strach wewnątrz siebie pokonał. I wygrał. I to dziecko jest zaznaczone psychologicznie na całe życie. Jak myślisz, że będzie to dziecko później, w następnych latach, podchodziło do rzeczy, które przerażają, rzeczy, które wystraszą go, do strachu wewnątrz siebie? To jest tak jakby odwrotny od traumy. Zaznaczyli go, ty jesteś zaznaczony traumą i ta trauma twoja, ten twój strach koloruje całe twoje życie i ogranicza cię. To dziecko było zaznaczone czymś pozytywnym. Gdzie będzie w wielu sytuacjach miał trochę więcej odwagi, trochę więcej trzeźwości, trochę więcej spokoju, bo będzie wiedział, że radzi sobie i poradził sobie. Zostało zaznaczone to dziecko. I zostało zaznaczone, bo wszyscy ci ludzie w tej wiosce brali w tym udział z taką pewnością i to było prawdziwe. Byli wszyscy zaangażowani. Teraz, perełka tego filmu jest taka. Gdy wykonujesz jakiś rytuał, to nie przejmuj się tym, że nie przekonasz pewnej części siebie. Czasami nie przekonasz samego siebie. Ważne jest to, żebyś wykonywał rytuał z taką pewnością, wykonywał na całość, z pełnym skupieniem, nawet jak masz wątpliwości, jeżeli to jest fajny rytuał, nie? Nawet jak masz wątpliwości, wykonujesz na całość, jedziesz na całość, trzymasz fazę, nawet jak widzisz, że nie możesz siebie przekonać w pełni. Bo myślisz sobie, że żeby rytuał zadziałał, jak placebo na przykład, to może się w pełni przekonać. Tak jak ten człowiek, który bierze tabletkę i lekarz mu mówi, to jest lekarstwo. A tak naprawdę on bierze cukier. Ale lekarz mu mówi, to jest lekarstwo. Ten człowiek przez to, że uwierzył naprawdę, że to jest lekarstwo, to odblokowuje się w jego organizmie leczenie, nie? I działa rzeczywiście ta tabletka, która nie powinna działać. Efekt placebo, znany. Myślisz sobie, że musisz się całkowicie przekonać. Nie. Gdy wykonujesz rytuał, ważne jest to, żebyś, jeżeli to jest dobry, fajny rytuał, ważne jest to, żebyś wykonywał po prostu z pewnością ten rytuał. Tak jakby to była prawda, nawet jak masz wątpliwości. Bo może nie przekonasz pewnej części ciebie, która ma wątpliwości, ale przekonasz mnóstwo innych różnych części w tobie. To jest ta perełka. Jak wynająłem na przykład to studio. To jeden z rytuałów, które od czasu do czasu używam, to jest szałwia na oczyszczanie energii. Jak wynająłem to studio do nagrywania, to było to miejsce takie obce i tak dziwnie się czułem na początku. Zawsze jak jest nowe miejsce, to tak nie znasz tego miejsca, nie? Przyniosłem szałwię na następny dzień po wynajęciu tego studia i paliłem szałwię. W tym studiu tutaj, gdzie nagrywam. Paliłem szałwię i wyobrażałem sobie w swojej głowie, że oczyszczam z negatywnej energii. I tak zaznaczam, tak w mojej głowie zaznaczałem, że teraz zmiana przyszła, ja wchodzę i nie może być to, co było tutaj wcześniej, jakaś energia z dawna czy coś, nie może tutaj być. Ja się wprowadziłem, cokolwiek tutaj negatywnego jest, musi wyjść, koniec, kropka. Otworzyłem okno, chodziłem i paliłem szałwię. I myślałem sobie, że oczyszczę tą szałwią, ta szałwia, gdy się pali, ten dym, są cząsteczki tam, to jakąś energię emanuje, to jest jakaś energia tam, bo każda rzecz jest jakąś energią. Więc to oczyści tą atmosferę i oczyści z negatywnej energii. Teraz, gdy to robiłem, chodziłem po studiu z tą szałwią, to pewna część mnie mówiła mi, wygłupiasz się trochę, wiesz o tym, nie? Trochę, to jest takie wygłupianie się. I tak pewna część mnie się śmiała. Ale ja wykonywałem to tak na poważnie. Nie. Możesz się śmiać, ale ja kontynuuję. I jadę. I wykonuję ten rytuał. Oczyszczam. Nawet jak pewna część mnie się śmieje i mam wątpliwości. Wykonuję ten rytuał. I jak wykonałem ten rytuał, to poczułem dosłownie, że zmieniło się coś we mnie. Tak czułem, że to studio jest takie fajniejsze. Mimo to, że pewna część mnie tak jakby mówiła, że to są głupoty. To działa tak, że mam pewne części siebie, które są dziećmi. Mam pewne części siebie, które może mają 12 lat. Mam pewne części siebie, które może są dorosłe, ale specjalizują się w jednej rzeczy tylko, a innych rzeczy nie ogarniają. Mam mnóstwo części siebie, które są w stanie w pełni, absolutnie sfazować się tym, co ja robię, tym, co wykonuję. Nawet jak jedna część mnie mówi, że to jest śmieszne i trochę głupie, to póki ja jadę na całość z powagą i tak skupiam się na tym, to sfazuje różne inne części we mnie. I dużo różnych części we mnie, dużo różnych dzieci we mnie. Poczułem się bezpiecznie, sfazuję się, wciągnąłem się. A, teraz jest bezpiecznie, teraz nie ma negatywnej energii. I przez to, że dużo różnych części we mnie poczuje się lżej, to ja się czuję lżej, bo składam się ze wszystkich tych części. One wszystkie razem tworzą moją ogólną energię. Więc po tej szałwi, po paleniu tej szałwi, odczuwałem to studio jak miejsce z taką fajniejszą energią. Tak jakoś lżej się czuję, tak fajnie tutaj, jest taka fajna energia teraz. I dosłownie odczuwałem to i czułem się lepiej w tym studiu. Więc chodzi o to, że jak wykonujesz rytuał, nawet jak masz wątpliwości, że to jest jakiś taki fajny rytuał i nie szkodzi nikomu, nie szkodzi ci i nie zabiera ci za dużo czasu, bo czasami pewne rytuały są za dużo energii, za dużo zachodu, za dużo pracy, za dużo elementów, żeby jakiś może stan osiągniesz. Czasami to jest strata czasu. Ale to palenie szałwi zajęło mi, nie wiem, z 5 minut. I poczułem się lepiej. Chodzi o to, że jak wykonujesz rytuał, to jedź na całość, nawet jak wydaje się głupie, bo sfazujesz inne części siebie. Inne części siebie sfazujesz. Jak weźmiesz swoją żonę na randkę raz w tygodniu, może stworzysz sobie taki rytuał. Jaki rytuał? Raz w tygodniu randka, obojętnie co? Z żoną albo z mężem. Raz w tygodniu randka, obojętnie co? Nawet jak będzie krótka, nawet jak nie mamy czasu, to krótką randkę. Tak z 2 godzinki. Obojętnie co. I powiem ci, jeżeli będziesz to robił, to twoje małżeństwo będzie w dużo lepszym stanie. I teraz ta randka raz w tygodniu symbolizuje coś. I jesteś w stanie się przekonać. To przekonuje twój mózg przekonuje się tym. I teraz oprócz tego, że raz w tygodniu sama w sobie ta randka będzie fajna, bo będzie fajnie i tak będzie fajna komunikacja, przywiążecie się do siebie bardziej. Oprócz tego, że randka będzie fajna, to zostanie w głowie takie uczucie, otworzy się taka możliwość, takie spodziewanie się, taka energia, że nasze małżeństwo teraz będzie fajniejsze. I to będzie działało jak placebo, jak samospełniająca się przepowiednia. Otworzy się coś w tobie, co będzie cały czas kierowało cię, pewna energia, że nasze małżeństwo teraz będzie w lepszym stanie, będzie cię kierowało na działania zgodnie z tym, że małżeństwo wasze jest w dobrym stanie. Więc to jest rytuał. I niektórzy ludzie mają taki rytuał. I to jest świetny rytuał. I czasami, jak zrobisz rzeczy na przykład dla kobiety. Kobiety uwielbiają rytuały, kobiety uwielbiają symbole, bo kobiety przebywają bardzo, bardzo często w tych nienamacalnych płaszczyznach, do których masz dostęp tylko i wyłącznie przez symbole. Kobiety znajdują się w emocjach, w uczuciach, w rzeczach, które nie można chwycić i wskazać. Z symbolami możesz mieć dostęp do tego. Dlatego kobiety lubią otwieranie drzwi, takie różne małe działania, że zrobiłeś coś dla tej kobiety albo pomyślałeś o niej w jakiś sposób i zrobiłeś jakąś rzecz, bo to symbolizuje coś. I to jest bardzo ważne dla kobiet. Jak weźmiesz kobietę na randkę i znasz ją przez, nie wiem, 10 lat, jesteście małżeństwem od dawna i znacie się i tak z pewnej perspektywy to jest takie trochę głupie, bo tak jakby przed chwilą byliście tam i tak byliście w domu i tak widziałeś tą osobę tak ubraną byle jak w dresie czy coś i tak, no, tak udajemy trochę tutaj, nie? I tak świeczki i tak romantycznie i fajny spacer, gdzieś fajnie na zewnątrz, taka fajna, pełna randka i to jest po części takie udawane i kobieta nawet to widzi, że to jest takie udawane i takie z pewnej perspektywy takie śmieszne, ale pewna dziewczynka w tej kobiecie się sfazuje w pełni. Pewna część tej kobiety się sfazuje w pełni. Pewna część w tej kobiecie się wciągnie w to i powie, to jest to, o czym marzyłam zawsze, to jest to, co uwielbiam. I nawet jak na zewnątrz, tak mówisz, no w sumie to jest banalne, to jeżeli jedziesz z tym na całość, bez psucia, nie? Tak widzisz, że to może być głupie, ale jedziesz na całość. Nie, wykonamy to w taki sposób. To fazuje i w tobie, i w tej kobiecie różne części. I działa 1000 razy mocniej. Ja mam parę rytuałów. Przekażę te takie mniej odjechane. Wima Hofa robię. I Wim Hof to jest takie bezpośrednie oddychanie i tak fizycznie to działa i tak dalej, ale traktuję to też jako rytuał, bo spodziewam się pewnych rzeczy, chcę osiągnąć pewien stan i spodziewam się pewnego specyficznego stanu i świadomości i zdrowia, spodziewam się tego i to działa jak placebo, nie? To jest rytuał. To symbolizuje moją pracę i moje takie zaangażowanie się w moje zdrowie i w mój stan lepszy. Mam taki rytuał, że przed nagrywaniem zawsze medytuję 20 minut. Gdy skończę medytację, wstawiam wodę, żeby się gotowała, szykuję mikrofon, aparat, komputer, rejestrator do mikrofonu, lampy, przygotowuję to, woda już się gotuje, robię sobie zieloną herbatę. Dawniej robiłem kawę, teraz robię zieloną herbatę. Piję zieloną herbatę w łazience, stoję przed lustrem piję zieloną herbatę i patrzę się na siebie w lustrze i tak myślę o filmie. I się tak bujam. Zazwyczaj samo mi to wychodzi, tak się bujam. I myślę o filmie i się tak bujam, nie wiem dlaczego, może żeby poluzować energię czy coś, się bujam i myślę o filmie i piję tą zieloną herbatę. I ta sekwencja symbolizuje ten moment, gdzie wchodzę w tryb nagrywania. Dawniej robiłem to na sucho. Stawałem po prostu nagle przed kamerą i nagrywałem. I tak z czasem zauważyłem, że wiesz co? Fajniej mi się nagrywa, gdy popiję sobie coś przed tym. Może kawę. I dawniej piłem kawę. I tak to mi pomagało, symbolizowało to, że po tej kawie wejdę w tryb nagrywania. Jakoś tak się połączyło. Tak pomyślałem o tym, że to może zadziałać i tak trochę zadziałało. Weszłem w tryb nagrywania. Później dodałem medytację. Pomyślałem sobie, że może będzie lepiej z medytacją. Dochodziły te rzeczy, bo myślałem sobie, że jak pomedytuję, może będzie mi się lepiej nagrywało. I jak zacząłem medytować, to myślałem sobie, że będzie mi się gorzej nagrywało, bo teraz jak oczyszczę swój mózg, to zapomnę o wszystkich tych rzeczach, które chcę powiedzieć i będę taki pusty i czysty i tak będzie mi się trudniej skupić z powrotem na wszystkie te rzeczy, które chcę przekazać. Ale pomyślałem sobie, nie, medytacja musi zadziałać dobrze. I nawet jak się boję medytować przed nagrywaniem, bo wszystko zniknie, wszystko się oczyści i stracę całe te pomysły i to wszystko, co chcę powiedzieć w filmie, to zrobię to, bo uważam, że to będzie lepsze. Lepsze będzie to, że mi się oczyści umysł. I to jest też po części demonstracja odwagi, bo robię coś i boję się trochę, że na przykład stracę te myśli i uciekną mi te fajne pomysły i te fajne rzeczy, które chcę powiedzieć w filmie. Jeżeli pomedytuję, to wszystko się skasuje i trudno mi będzie znowu to znaleźć. Nie. Odwaga. Nie boję się, że stracę to. Znajdę to z powrotem i znajdę to jeszcze w lepszy sposób po medytacji. Więc zacząłem to robić. I dodawałem te rzeczy. I rytuał praktycznie powoli sam się ukształtował. I teraz ten rytuał, że medytuję, robię zieloną herbatę, przygotowuję tutaj te rzeczy do nagrywania, idę do łazienki, piję zieloną herbatę, bujam się i myślę o filmie. Ta sekwencja się bardzo mocno połączyła i symbolizuje, wskazuje, gdy wykonuję tą sekwencję, to wskazuje ta sekwencja na ten tryb nagrywania. Gdy wykonam tą sekwencję, to automatycznie wchodzę w ten tryb nagrywania. Teraz jest tryb nagrywania, wchodzę w tryb nagrywania i będę nagrywał. Jedziemy. Jeżeli tego nie zrobię, to może uda mi się osiągnąć ten tryb nagrywania, ale jest trudniej. Więc sekwencja tych specyficznych działań, które symbolizują ten stan, ten tryb nagrywania, pomaga mi łatwiej osiągnąć ten tryb nagrywania. Mam inny rytuał. Siedzę czasami po południu albo wieczorem, zależy jak się ułoży dzień. Siadam sobie przez jakieś 10, 15, może 20 minut na balkonie i patrzę się na niebo, na drzewka, na pole, na naturę. Oddycham świeżym powietrzem, bez telefonu, bez niczego i się tak patrzę po prostu. I to symbolizuje dla mnie taką harmonię, taki spokój, takie połączenie może z naturą trochę i takie oczyszczenie energii. Taka harmonia i taki balans osiągam. Taką klarowność i czystość umysłu. Bo kiedyś zdarzyło się, że siedziałem sobie i patrzyłem się na naturę, w pewnym momencie był zachód słońca i poczułem to. I w moim mózgu stworzyło się takie połączenie. Przez to, że siedziałem tutaj, jest tak fajnie i tak patrzyłem się na ten zachód, to osiągnąłem ten stan harmonii, czystości i klarowności umysłu i obecności, to może jak to zrobię znowu, to osiągnę to. I przez to, że robiłem to znowu i mój mózg był w stanie uwierzyć, że przez to, że to robię, to osiągnę tą harmonię i ten spokój i tą klarowność umysłu, to zacząłem to robić i stworzyło się takie połączenie, że gdy siadam na tym krześle o pewnej porze, gdzieś po południu albo wieczorem, blisko zachodu słońca, tak na 10-15 minut, jeżeli się uda, nie mam spiny z tym nawykiem, z tym rytuałem, ale jeżeli się uda, gdy siadam i robię to i teraz jest ten rytuał, gdzie siadam i będę się patrzył, to wchodzę bardzo łatwo w tą energię obecności. I robię to na całość. Tak, dodałem do tego taki element, że robię sobie herbatę na przykład i pójdę teraz siąść sobie na tym krześle na 10-15 minut. Albo jakiś napój sobie robię i siadam, siedzę obecny, może się popiję sobie tym napojem i patrzę się. Mam też taki nawyk, że taki rytuał, nawyk i rytuał jednocześnie, że co 3-4 dni, czasami co 2 dni, zależy, robię sobie taki pełny reset ciała i duszy, powiedzmy, gdzie najpierw masuję sobie plecy piłkami i to jest rytuał. Włączam muzykę. Ten rytuał się powoli kształtował, teraz jest ukształtowany, jest powiązany, symbolizuje pewien stan oczyszczenia dla mnie. Włączam muzykę, dźwięki, pewne specyficzne częstotliwości. Układam koc. Przynoszę piłki. Kładę się. Masuję punkty spustowe na plecach. Po bokach. Rozciągam klatkę piersiową na piłce. Rozciągam biodra. Siadam ze skrzyżowanymi nogami i pochylam się do przodu. Zmieniam skrzyżowanie, pochylam się znowu do przodu. Znowu rozciągam biodra. Schylam się na dół i dotykam ziemi z wyprostowanymi nogami. Tak powoli, 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 coraz głębiej i głębiej. Później znowu otwieram sobie klatkę piersiową. Później staję i robię sobie takie wibrowanie, tak wibruję swoim ciałem, tak przez parę minut. Takie drganie, żeby wszystko tak poruszać, poluzować. Później siadam ze skrzyżowanymi nogami i siedzę przez chwilę i tak medytuję z otwartymi oczami. Siedzę w takiej ciszy, w takim spokoju. I to jest cały rytuał, cała sekwencja. I jak wstaję po tym, to jestem taki zresetowany. I oprócz tego, że te rzeczy fizycznie działają na moje ciało, to też wskazują i są powiązane, symbolizują pewien stan oczyszczenia, który kiedyś udało mi się osiągnąć przez jakieś tam rozciąganie. I rozbudowałem to i teraz ta sekwencja działań wskazuje na ten stan. Pewne stany może potrafisz osiągnąć tak myślą od razu, a czasami bardzo, bardzo pomoże ci, gdy masz rytuał, dzięki któremu osiągasz ten stan. To może być duże ułatwienie. Teraz, rytuał to może być, że siadasz i medytujesz w taki sposób, że masz świeczkę. Ale musisz jechać na całość z tym. Siadasz sobie na specjalnym, nie wiem, kocyku czy coś, zapalasz świeczkę i patrzysz się na tą świeczkę przez 20 minut. Jesteś w pełni obecny z tą świeczką. Różne rytuały możesz wymyśleć sobie. Teraz, rytuał czasami jest niebezpieczny. Zwłaszcza jak to jest rytuał, którego nie znasz, nie wiesz skąd pochodzi i nie wiesz kto go używał i kto go wymyślił. Są rytuały, które ci przekaże jakaś, nie wiem, wróżka, jakaś czarownica, gdzieś ktoś ci powie, że użyj tych kamieni, wypowiedz te słowa i przyciągniesz miłość. Ja bym się trzymał z daleka od takich rzeczy. Nie wiesz kto to wymyślił, kto to używał, jakie efekty mieli ludzie, którzy to używali, nie wiesz skąd to pochodzi i z czym jest powiązane. Pewne rytuały, owszem, ludzie wymyślili, zrobili, wskazują na coś, aktywują coś w jakiś tam sposób, może jakieś energie są z tym powiązane i dają jakieś efekty. Ale nie wiesz, ile ludzi użyło ten rytuał, ile ludzi miało efekty fajne i ile z tych ludzi, którzy miało efekty fajne, miało jakieś negatywne efekty, jakieś negatywne konsekwencje później, w przyszłości. Więc nie wiesz, co to jest, nie wiesz, na czym polega ten rytuał, bo może to być rytuał, który przynosi szybko jakieś efekty i coś tam fajnego przyciągasz albo coś, a później się dzieje coś tragicznego. Nie wiesz skąd to pochodzi, trzymaj się z tego z daleka. Teraz jak usłyszysz o jakimś rytuale, który jest bardzo znany i czysty i tak nie ma jakichś dziwnych, negatywnych rzeczy, to może użyjesz. Albo najlepiej weźmiesz element z tego rytuału. Jak usłyszysz o jakimś fajnym rytuale, to weź ten element, który ci pasuje i dodaj swoje rzeczy do tego. To jest najlepszy sposób, żeby tworzyć rytuały. I rytuał zawsze zaczyna się od tego, że jest jakiś hak, który przekonuje trochę twój mózg, że to zadziała. Na przykład jak zrobisz pewną rzecz i zobaczysz, że dzięki temu osiągnąłeś pewien stan, to już masz hak. Teraz, jak zrobię tą rzecz następnym razem, to może osiągnę znowu ten sam stan. Jesteś w stanie w to uwierzyć. I próbujesz i robisz to, żeby osiągnąć ten stan. Czasami ci wyjdzie, czasami ci nie wyjdzie. Dodajesz może jakieś elementy do tego, które mogą pomóc osiągnąć ten stan. I rozbudowujesz powoli ten rytuał. Teraz, Rytuały mogą być ograniczające. Na przykład jak ja medytuję, robię zieloną herbatę, stoję przed lustrem i piję tą zieloną herbatę, żeby wejść w ten tryb nagrywania, to jest pomocne, ale jest ograniczające, bo muszę to robić, żeby łatwo osiągnąć ten stan nagrywania. I ta sekwencja wskazuje na pewien tryb nagrywania. Jest mocno powiązana medytacja, robienie zielonej herbaty, picie zielonej herbaty. Ta sekwencja odblokowuje i wskazuje na pewien tryb nagrywania konkretny. Jest mocno powiązana z pewnym trybem nagrywania. Może mnie stać na więcej. Może mogę wejść w pewien tryb nagrywania bardziej zaawansowany. I żeby to zrobić, może potrzebuję inny rytuał, może muszę coś zbić, muszę coś zmienić, muszę coś dodać, żeby wejść w pewien wyższy tryb nagrywania, powiedzmy. Bo rytuał ma taki plus. Pomaga ci osiągnąć pewien stan, ale ma taki minus. Pomaga ci osiągnąć ten stan, a nie więcej. Czasami robisz pewne ćwiczenia i lubisz robić pewne ćwiczenia pewną kolejnością i robisz te ćwiczenia taką kolejnością i dzięki temu czujesz się fajnie, widzisz efekty i są efekty. Dochodzisz do pewnego stopnia, gdzie ten rytuał daje ci te efekty i doszedłeś do końca, ile się da i więcej nie możesz osiągnąć. I widzisz, że twoje ciało jest w stanie się wzmocnić jeszcze bardziej i stać cię na więcej, ale póki wykonujesz te same ćwiczenia i tą samą kolejnością, to się trzymasz w pewnym poziomie. Więc jak zauważysz, że powiesz pewne zdanie, na przykład nie jesteś człowiekiem, który ma duchowe doświadczenia, jesteś duszą, która ma ludzkie doświadczenia. To zdanie symbolizuje coś. Wstawia cię w pewien stan, gdzie patrzysz na rzeczy z innej perspektywy. Odblokowuje w tobie inny stan, gdzie patrzysz się na siebie z perspektywy duchowej. Teraz, to jest stan, to jest takie uczucie, które poprzez to zdanie osiągasz. Ale nie możesz określić tego, bo co to jest dusza? Widziałeś duszę? Gdzie jest dusza? Co znaczy, że jesteś duszą? Co to jest duchowa płaszczyzna? Jest pewne uczucie, które każdy człowiek, może większość ludzi, odczuła w swoim życiu. I nazywamy to dusza, i nazywamy to duchowa płaszczyzna, i wskazujemy różnymi słowami w to uczucie. I jak powiesz to zdanie, to wchodzisz w pewne uczucie, że jesteś duszą, która ma ludzkie doświadczenia i patrzysz się na rzeczy inaczej. I to zmienia może powoli trochę twoje działania, bo na tym opierasz inne myśli. Teraz, skoro jesteś duszą, która ma ludzkie doświadczenia, to te duchowe rzeczy są na wyższym priorytecie niż te fizyczne rzeczy, bo te fizyczne rzeczy, te ludzkie rzeczy są takie po prostu doświadczenia tymczasowe. I może zaczniesz stawiać na rzeczy, które są bardziej dobre, długoterminowe, poza życiem, moralność, dobro. Wybierzesz zadziałać dobrze, niezależnie od tego, czy dla fizycznego doświadczenia ludzkiego będzie trochę może niewygodnie. Może się zmieniają trochę twoje decyzje. Trochę. Poprzez ten stan, który osiągasz poprzez to zdanie. Teraz, to może być ograniczające, bo mogę ci powiedzieć, przyjść i ci powiedzieć, nie, jesteś człowiekiem. Tak, jesteś człowiekiem. Jesteś też duszą jednocześnie. Jesteś tysiąc innych rzeczy, na które nie mamy słów jeszcze, które działają na wielu płaszczyznach i na wielu wymiarach jednocześnie. Tym jesteś i masz dynamiczne, ciągle zmieniające się doświadczenie, które działa cały czas na wielu płaszczyznach jednocześnie. To jest prawda. Teraz jak używasz takie słowa, one wskazują na pewne uczucie, które jest trochę szersze. Tak, patrzy się trochę szerzej na wszystko. I na tym teraz mogą bazować jakieś nowe myśli i nowe działania. I odblokowujesz się na nowe możliwości tym zdaniem. Więc rytuał, symbol, sekwencja działań może cię ograniczać, bo może wiele razy stać się na jeszcze więcej. Więc, jeżeli chcesz zmienić coś w swoim życiu, bardzo ważne jest to, żebyś zmienił rytuały. bardzo ważne jest to, żebyś zmienił rytuały. Bo póki budzisz się każdego dnia i wykonujesz te same rytuały, wykonujesz te rzeczy, które symbolizują te same rzeczy, cały czas w kółko. Jesteś jak taki pociąg, który jeździ w kółko. I chcesz tego. Wiesz dlaczego? Bo jak pociąg jeździ w kółko, to wiesz, czego się spodziewać i czujesz się bezpiecznie. I dlaczego pracowałeś nad swoim życiem tyle czasu? Pracowałeś, żeby się poczuć bezpiecznie i lepiej ze sobą, żebyś osiągnął jakieś poczucie bezpieczeństwa. I osiągnąłeś. Osiągnąłeś to poczucie bezpieczeństwa, bo jeździsz w kółko i wykonujesz te same rzeczy, wiesz czego się spodziewać i nie wystraszysz się, bo wiesz czego się spodziewać i wiesz co się stanie i wykonujesz te same rzeczy i nie ma żadnej niespodzianki. I kręcisz się w kółko tym pociągiem i widzisz cały czas te same rzeczy, wykonujesz te same rzeczy, te same sekwencje, te same działania i wiesz czego się spodziewać i są te efekty cały czas te same i się czujesz bezpiecznie. Teraz, jeżeli długo się kręcisz w kółko, tym pociągiem jeździsz tak w kółko, to życie, które polega na ewolucji, zacznie wywoływać takie trzęsienie ziemi, żeby ten pociąg ledwo jeździł, żeby wyleciał z torów, i żeby się zburzyła ta jazda w kółku cały czas. To ewentualnie zacznie się dziać powoli, jeżeli bardzo długo kręcisz się w kółko. Więc bardzo ważne jest, żeby zbić to ograniczenie, zbić tą pętlę, w którym jesteś zamknięty, że budzisz się, robisz tą rzecz, później oglądasz te filmy, później oglądasz to, później robisz tą rzecz, później robisz to i później to i te same rzeczy cały czas i to samo życie. Jeżeli czujesz, że stać cię na więcej, to bardzo ważne jest to, żeby wprowadzić jakiś nowy rytuał albo zmienić rytuał. Bo gdy zmieniasz rytuał, to każdy rytuał otwiera jakieś nowe drzwiczki. Jak wykonasz coś nowego. Na przykład, powiedzmy, że czasami przychodzi ci do głowy przykład, że wiesz co, fajnie by było iść do teatru raz na jakiś czas, raz w miesiącu na przykład, obejrzeć jakąś sztukę. Tak ubrać się fajnie, elegancko, zamówić taksówkę, pojechać do teatru, wejść tam z tymi ludźmi, wszyscy elegancko ubrani, obejrzeć jakąś fajną sztukę. To by było fajne. Jeżeli jest taka myśl w twojej głowie i tak wyobraź sobie, że to by było fajne, to gdy to wykonasz, to symbolizuje bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim symbolizuje to, że bajki w głowie, fajne pomysły w głowie stają się rzeczywistością. Ta bajka w twojej głowie jest prawdziwa, znajduje się w tym miejscu, jesteś ubrany elegancko, poszedłeś na swoją sztukę, doświadczasz ją, to ta bajka jest prawdziwa. Chcesz jechać na tą wycieczkę. I masz ten pomysł. Zrób to. Ta bajka będzie prawdziwa. To symbolizuje, że chcesz, że to, co w wyobraźni i te myśli, to się realizuje, że ty jesteś osobą, która tworzy te rzeczy. I gwarantuję ci, jak pójdziesz do tego teatru, pojedziesz na tą wycieczkę, to będziesz mówił, nogi cię bolą, zmęczony, a coś nie wyszło, coś jest niefajnie, coś nie wychodzi. To będzie, to jest część zmiany, bo ego twoje będzie się czuło zagrożone, jak wychodzisz ze strefy komfortu. Zawsze. Więc może być niefajnie. Ale wiesz, co też było niefajnie? Niefajne? Gdy stałeś na przystanku dawniej, może teraz stoisz, ale powiedzmy, że jesteś starszy. Dawniej stałeś na przystanku i marzyłeś i czekałeś na jakiś autobus. A teraz czasami jeździsz autem i patrzysz się na ludzi, którzy stoją na przystanku i marzną i czekają na autobus i myślisz sobie, ale fajnie być w aucie. I zaczynasz sobie przypominać siebie, gdy stałeś na przystanku i czekałeś na autobus i wszystko. I zaczynasz myśleć sobie, kurczę, z taką nostalgią, wspominasz to i myślisz sobie, to było, kurczę, fajne. Takie, pamiętam te uczucia i ten trochę taki strach i nie wiedziałem, co zrobię i możliwości były otwarte i byłem w trakcie rozwoju i było nieznane przede mną. Pociąg jechał do przodu i było nieznane, nie kręciłem się w kółko. To było ekscytujące i wspominasz to tak fajnie, z taką nostalgią. Mimo to, że to było takie niewygodne doświadczenie. To pójście do teatru jako przykład, to pójście na ta wycieczka, to chciałbyś się gdzieś zapisać, czy zrobić. To jest właśnie to doświadczenie, które będziesz wspominał w taki fajny sposób. Bo pociąg zaczyna jechać do przodu, a nie w kółko. I będzie niewygodne, i będą cię nogi bolały, i będzie niewygodne. Tylko że to będzie 1000 razy bardziej ekscytujące i otworzą się nowe drzwi w twojej głowie. Samo to, że będziesz w nowym miejscu i oglądasz sztukę w teatrze, to ci otworzy drzwiczki w głowie. To jest symbol, symbolizuje coś. Otwierają się nowe możliwości. Skoro to jest możliwe, skoro jestem tu, skoro to, to jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, otwierają się drzwiczki. Pamiętaj, jak robisz coś, to jest symbol na wielu płaszczyznach. Wewnątrz ciebie. I pewna część ciebie może się sfazować i powie, zawsze marzyłem o tym, i się ucieszy i powie, że ale fajnie jest ubrać się elegancko. Inna część ciebie powie, ale fajnie jest obejrzeć sztukę, ta sztuka jest wartościowa i fajne rzeczy ma do przekazania. Inna część ciebie powie, ale fajne doświadczenie. I mimo to, że na powierzchni gdzieś coś tam może być niewygodnie i trochę trudno i coś tak może twoje ego będzie się opierało i będziesz tak się czuł trochę zagrożony bardziej, to różne części w tobie się sfazują tym, jeżeli jedziesz na całość, wykonujesz to, ubierasz się ładnie, idziesz do tego teatru, siedzisz, oglądasz tą sztukę, wykonujesz to wszystko tak elegancko, nie? Ten rytuał. Nawet jak jest ci niewygodnie, wykonujesz to. Różne części w tobie. Poczułem się lepiej, odblokują się, poczułem nowe możliwości, nabiorą wiary, nabiorą motywacji. Motywacja przychodzi, gdy zaczynasz działać. Chcesz motywację? Zacznij działać i ona zacznie przychodzić. Bo to symbolizuje motywację. Bo czasami jak czujesz się świetnie, nie? Czujesz się bardzo fajnie, na przykład kobiety, to tańczą w pewien sposób. Nie? I to wyraża, to symbolizuje to, jak się czują. Teraz my ludzie odkryliśmy, że to może działać odwrotnie. Gdy pewna osoba zacznie tańczyć w ten sam sposób, to może odblokuje się i osiągnie ten stan fajny, wolności na przykład. Pewna kobieta czuje się taka wolna i tak fajnie ze sobą i tańczy. Pewna kobieta nie czuje się wolna i dobrze ze sobą, ale zacznie tańczyć w ten sam sposób i osiągnie ten stan. Więc wykonujesz rytuał? I to może odblokować motywację. I musisz zrobić coś, co symbolizuje motywację. I wtedy odblokowujesz motywację. Więc może nie czujesz motywacji, ale zachowasz się tak, jakbyś miał motywację, zrobisz tą rzecz, która wychodzi z motywacji i osiągniesz motywację. Otwierają się drzwi. Pamiętaj, w twojej głowie otwierają się drzwi, otwierają się możliwości. Ja wiesz, jaki nawyk mam? Mam też taki nawyk. To jest nawyk, nie rytuał. Gdy chcę przygotować jakieś fajne nowe jedzenie, albo chcę zjeść jakiś owoc, albo jakieś warzywo, jakieś nowe, coś wprowadzić, coś fajnego zjeść nowego, wprowadzić, bo bardzo ważne jest to, żeby biota jelitowa była bogata i dostarczać sobie od czasu do czasu różne rzeczy z różnych stron. Za każdym razem, jak zobaczę pewne warzywo, pewien owoc, gdy przygotowuję jakieś danie z tym, albo kroję sobie jakiś owoc, to zawsze wchodzę sobie przed zjedzeniem tego na telefon i szukam, jakie są benefity, jakie dobre i zdrowe rzeczy i na co jest zdrowy ten owoc albo to warzywo. I czytam, że ten owoc albo to warzywo jest zdrowe na serce, zdrowe na to, ma takie i takie substancje, takie i takie witaminy, które pomagają w tym. I to są jakieś naukowe fakty. I później zjadam ten owoc. Nie za każdym razem przed jedzeniem sprawdzam, ale jak coś nowego wprowadzam, to sprawdzam, na co jest zdrowe, w czym pomaga i tak dalej. I to dodaje, oprócz tego, że zjadam ten owoc i jest zdrowy, to dodaje efekt placebo, bo teraz otwierałem się drzwiczki, przekonuję swój mózg, że będę zdrowszy pod tym względem, pod tym względem, pod tym względem i aktywuje się efekt placebo. Tyle.